piątek 23 marca odbyła się debata Wpływ transformacji ustrojowej na politykę III RP z udziałem profesora doktora Romana Beckera oraz europosła Pawła Kowala, organizowana przez Studenckie Koło Myśli Politycznej oraz Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych. W trakcie debaty Paweł Kowal wygłosił swoje tezy zawarte w nowo wydanej książce pod tytułem Koniec systemu władzy. Spotkanie zorganizowane przez koło naukowe cieszyło się dużym zainteresowaniem. Przebyło sporo studentów, część z nich nie zmieściła się w sali wykładowej, która okazała się za mała. Debata na OMK była dyskusją o tym, w jaki sposób ekipa Wojciecha Jaruzelskiego przygotowywała się do tego, aby w razie, jeżeli doszłoby do oddania władzy, oddać ją w taki sposób, aby jak najwięcej władzy zostało w ich rękach. Dotyczyło to nie tylko władzy politycznej, ale także wpływu na gospodarkę. Jak mówił Paweł Kowal, przyjęcie władzy przygotowane tak, aby, cytując, tak przekształcić przedsiębiorstwa, tak przekształcić własność, by część z tej własności trafiła do otoczenia politycznego byłych przywódców PZPR. Zdaniem profesora dr. Romana Beckera, który w pracy naukowej zajmuje się m.in. zjawiskami totalitaryzmu, przekształceniami polskiego systemu politycznego, współczesną rosyjską myślą polityczną, cytując, książka Pawła Kowala Koniec systemu władzy jest jedną z najlepszych poświęconych końcowym latom PRL. Jest to oparta na ogromnej bazie źródłowej, w tym na wywiadach przeprowadzonych z głównymi aktorami tych wydarzeń. Sądzę, że jest warta polecenia zarówno specjalistom, jak i również klasycznym historykom i politologom. Profesor dr Roman Becker polemizował w trakcie spotkania z dr Pawłem Kowalem, odnosił się do pojęcia autorytaryzmu i totalitaryzmu, które jego zdaniem przeplata się w tym okresie historycznym i powodował dwuznaczność sytuacji polskiej w owym czasie. Problematykę autorytaryzmu i totalitaryzmu podejmował także w trakcie spotkania Paweł Kowal, który zwracał uwagę na specyficzną sytuację Polski w czasie tzw. okresu komunizmu. Koniec systemu władzy to publikacja wydana wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej i Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, w której autor Paweł Kowal analizuje wybrane aspekty polityki ekipy generała Jaruzelskiego, próbując udowodnić, że w tych działaniach podjętych pod koniec istnienia komunizmu tkwiły źródła wielu kluczowych problemów państwa, które powstało na gruzach PRL. Debata na Uniwersytecie Toruńskim była poświęcona książce Koniec systemu władzy, czyli w istocie była dyskusją o tym, w jaki sposób ekipa Wojciecha Jaruzelskiego, jego współpracownicy, jego bliżsi i dalsi doradcy przygotowywali się do tego, żeby w razie, gdyby trzeba było oddać władzę, oddać ją w taki sposób, by jak najwięcej tej władzy zostało w ich rękach. Mam na myśli i władzę polityczną, ale także mam na myśli wpływ na gospodarkę, czyli w jaki sposób tak przekształcić przedsiębiorstwa, tak przekształcić własność, by część tej własności trafiła do otoczenia politycznego byłych przywódców Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Bardzo pozytywne recenzje tutaj, profesury. No bo to jest książka historyczna, nie ma nic wspólnego z polityką. Tak naprawdę starałem się napisać książkę o historii i zrobić to zgodnie z zadaniem warsztatu historyka i przez moment zapomnieć przy tym wszystkim o swoim zaangażowaniu w politykę, chociaż ono oczywiście pomagało. Pomagało interpretować źródła i zachowania wielu polityków. To, co dla historyka często jest kwestią do przemyślenia na pół dnia, dla polityka jest na wyciągnięcie ręki, ponieważ widzi innych polityków w innej epoce, ale jednak z podobnymi instynktami, z podobnym podejściem do rzeczywistości i szybciej wychwyci pewne zjawiska. Książka Pawła Kowala, Koniec systemu władzy, jest jedną z najlepszych poświęconych końcowym latom PRL-u. Jest oparta na ogromnej bazie źródłowej, w tym i na wywiadach przeprowadzonych z głównymi aktorami tych wydarzeń. Sądzę, że jest warta polecenia zarówno specjalistom z tych okresów, jak również klasycznym historykom i politologom, szczególnie tym, którzy zajmują się epigońskimi okresami niedemokratycznych systemów politycznych. Niezależnie od tego, czy PRL, szczególnie ostatnich lat swojego funkcjonowania, nazwiemy systemem autorytarnym czy totalitarnym, niewątpliwie do 1989 roku był niedemokratyczny i niesuwerenny. I tym samym analizowanie tych ostatnich lat PRL-u jest niesłychanie przydatne do tego, żebyśmy umieli i nauczyli się obserwować oznaki rozkładu
podobnego typu systemów politycznych we współczesnym świecie? Nie często zdarza się taka jednoznaczna, pozytywna ocena w ustach naukowca. Niezależnie od tego, czy ocenia się książkę skrajnie pozytywnie, czy skrajnie negatywnie, zawsze znajdzie się jakieś niedociągnięcia, niedopracowania. Oczywiście książka Pawła Kowala nie jest genialna, bo wtedy by dostała Nagrodę Nobla. A dokładnie mówiąc, jakby była nawet zbliżona do genialności, bo taka jest definicja osiągnięć laureatów Nagrody Nobla. Ale niewątpliwie jest to książka niesłychanie cenna i warta zapoznania się przez wszystkich, którzy interesują się zarówno PRL-em, jak i końcówką niedemokratycznych systemów politycznych. Jak zwykle zachęcamy do zapoznania się z pełnym materiałem, w którym znajduje się cały przebieg debaty na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.